Mamy również na samym początku smutną informację. Federacja jest bardzo zniesmaczona, jak i wszyscy fani MMA, ponieważ to jest trzeci raz, kiedy pewien zawodnik wypada na ostatnią chwilę. Dwa poprzednie pojedynki miał stoczyć z Marcinem Różalskim, a dzisiaj o 6 rano wysłał wiadomość do federacji, że nie przyjedzie i że Jerome Le Banner wypada z dzisiejszej gali. Zaprośmy jego przeciwnika i ogłosimy wam, kto go zastąpi. Pierwsza myśl, kiedy dowiedziałeś się dzisiaj, że Jerome wypada w ostatniej chwili na 4 dni przed walką? A co, nie będzie go? Obudziłem się, patrzę, jest nieodebrane połączenie od włodarzy. No już się domyśliłem w sumie, nie? Zadzwoniłem, no i mówi, że no przykra historia, ale jest jak jest, nie? W tej wiadomości było zapisane, że Jerome ma wstrząs mózgu. Mamy dla ciebie zastępstwo bardzo mocne. Uważam, że to dużo trudniejszy rywal. Jestem w szoku, że Dawid Załęcki bez problemu się na to zgodził. Arku, zapowiedzmy, kto zawalczy z Dawidem Załęckim. Z jednej strony, właściwie kiedy dowiedziałem się, że Dawid będzie konfrontował się z Jeromem Le Bannerem, to pamiętam, że wszystkim swoim znajomym dookoła opowiadałem, że słuchajcie, bądźcie czujni, bo prawdopodobnie do tej walki nie dojdzie. To nie jest pierwszy numer, kiedy Jerome właściwie zachowuje się w ten sposób, bo ja pamiętam takie sytuacje od wielu lat w Polsce. Mamy dla ciebie specjalny i dla was również przygotowany materiał, bo być może nie śledziłeś Cloud 2, tak więc obróć się i zobacz, co się u nas dzieje na drugiej gali. Złamy cię jak tą paróweczkę. Później cię schrupię. Pozdrowienia. Daj, to mój telefon. Dawid, twój syn był tutaj głównym bohaterem naszego filmiku. Jakbyś mógł skomentować to, co się działo między twoim synem a Denisem Labrygą na ostatnim roście? W dwóch słowach, no Denis to Denis. Ja jeszcze słowo do tego francuskiego aroganta, który wycofał się z walki. To nie jest tak, że ktoś za dobrą historię tu przyjedzie, zgarnie garze i na koniec odwoła walkę. Tak już na pewno nie będzie. Wolimy dawać Polakom, którzy są też fantastycznymi zawodnikami, freakfightami, robią też duże show i tacy będą w naszej organizacji, a nie jacyś przebierańcy. Brakuje na panelu jednej osoby, jest to oczywiście Adrian Cios. Z tego względu, że mamy dwa pojedynki i kiedy pojawia się w naszej okolicy Adrian Cios, to Marcin Najman koncentruje się z Adrianem tylko na ich batalii, a mamy tutaj jeszcze oczywiście Lizaka. Przez pierwsze 15-20 minut będziemy siedzieć w tym składzie, a później Adrian dołączy do nas. Ale mimo wszystko zadam wam jedno fundamentalne pytanie, wam wszystkim. Jeżeli będziecie na tak, to proszę o głośny aplauz. Czy zgadzacie się, że w naszym kraju jest tylko jedna osoba z pizdą zamiast twarzy, Adrian Ciot! Tak! Czy już zdążyłeś ochłonąć, bo tam byłeś bardzo mocno podirytowany i pobudzony. Widziałem, że jeszcze na wywiadach. Nie, chodzi o to, że większego frajerskiego zachowania nie widziałem na żadnej gali, na żadnej konferencji freakfightowej i od razu tutaj jeszcze muszę coś dopowiedzieć, bo ja byłem taki dosyć spokojny na tej konferencji, tam wiele rzeczy nie chciałem dopowiadać, ale on tam się coś upomniał o jakąś garzę za walkę u mnie. Ja powiedziałem, że on wypłatę dostanie już w niedzielę po łbie, bo taka mu się należy. I powiem teraz dlaczego. Zrobiłem 20 gal, walczył mi Andrzej Gołota, Andrzej Szpilka. Nigdy nie było takiego zawodnika, który za walkę by nie dostał garzy, ale Ciot nie zrobił walki, tylko układ choreograficzny. To nie była walka i wszyscy dobrze o tym wiedzą. Więc jedyne, co mu się należy, to po łbie!
Tak niespodziewanie dostajesz tego partyzanta, to aż mnie ucho zabolało, ten blask. Nie masz problemu, wszystko jest okej. Okay. Słyszycie, nie bo. Wszystko jest okej, okay, tak? Nie denerwuj się. Czyli laryngolog? Nie denerwuj się. Nie, dobrze. Przy tym drugim doskoku do ciota, jednak zdążyłem go palnąć w karczycho i tych czterech ochroniarzy nie zdążyło mi ubiec. Ale... Nie wpierdalaj się w panel, kurwa! Wpierdalaj się w panel, cioto zajebana! Dobrze, ochrona! Nie wpierdalaj się Dobrze. W panel, cioto! Moi drodzy, panowie ochroniarze, wpuszczamy Adriana. Tak, już minęło trochę czasu, panowie pogadali. Jak mają być dymy, to niech będą. Za mną stało krzesło! Ty wpadłeś we mnie, ja się potknąłem o krzesło i usiadłem, kurwa! Nie dostałem, pokaż! Teraz Albert, nie pokaż. Albert jest łeb? Takim ala mini sędzią, jak ale Binkowski. Ale w jaki łeb, kurwa? Ring wolny, pierwsze starcie. Adrian, a tutaj będzie coś pokazywane, widzę, tak? Przygotowana zasadzka! No powiem tak, takiego... Szmata na nic innego Adrian, nie zasługuje. Chodź. Adrian musi usiąść z nami. Ma miejsce dla siebie tutaj za nami. Tutaj na środku. Tyle masz do pokazania. Chodź, Sławek, napój. Pogadamy. Człowieku, jesteś człowiekiem ale, bicia z partyzanta, się, kurwa. Ale się nic innego bombę, nie należy. Bombę, się kurwa, z partyzanta biłeś. Innego. Pana Jacka, kiedy miał kontuzję ręki, miał ręce z tyłu, biłeś z partyzanta. Takiemu człowiekowi jak ty, kurwa, taki liść się, kurwa. Ty się wody boisz. Wodą. Ale tak. Ty się wody boisz. To ty jesteś! No kurwa, lać wodę! Cioto zajebane! No to chodź face to face! Cioto zajebane! To wodu lać, cioto zajebane! Klikamy! Albert, dawaj! Lejcie się! Dawaj, lejcie się! Tak jest! Bitka, lejcie się, lejcie się! Ty kurwa każdego jesteś swojego rywala, byłeś partyzanta! Tylko za te słowa należał cię ten lekki list, kurwa! Ciotą, wiedzą o gdyby nie ochroniarze, to ty już szukałeś idiotki patrz podłogę, kurwa! Zobacz, kurwa. Tylko byś plus potrafisz rzucać jedzeniem, jesteś kurwa! Taki ciotą, przykład dajesz! Jaką w życiu widziałem! Można na ciebie tylko na harchat! Panel tylko czas. Tyle! Dlatego jesteś szmatą, na którą będę pluł za każdym razem! Kurwa! Szmatą! Marcin, okay. Już panowie ochroniarze są przez ciebie wszyscy zaleni, już nie lejemy wodą, też jesteś brudny, ja ci zabiorę tego energię. Mogę tu pana prosić? Spójrzcie jeszcze raz na motywacyjnego ogłuszacza. To za to, kurwa, co zrobiłeś, się rzuciłeś do mnie. Oto skurwa. To właśnie za to, kurwa, że się do mnie rzuciłeś. To i tyle, za tydzień walczy. Za to, że się rzuciłeś do mnie. No to masz dzisiaj w pierw. Oj, mocno za to, się rzuciłeś do mnie. Powiem za... Nie. Na pewno każda, przynajmniej większość, miała kiedyś taki stary komputer z takim dużym monitorem. I on się często przywieszał. I niech się klepnie w pierś ten, chociaż raz ten monitor nie przyjebał, żeby się odwiesił. I ja jestem z siebie dumny, ponieważ pan Marcin, kurwa, wielki cesarz, uderzał z partyzantów. Bombę na face to face, pana Jacka po kontuzji na face to face, więc jak psu budę należało mu się chociaż raz od polskiego freak fightu wypłacić jednego liścia, kurwa. Nigdy w życiu, nie słuchajcie tej zjebanej szmaty. Ale ty, życiu, Jezus, ja mam pokazać, kurwa. Nigdy w życiu nikogo nie uderzyłem z partyzantów. No to może pokażemy. Zamknij pizdę, no to, teraz ja bo pokażę. I tak nie masz twarzy. To może ja. Zamknij pizdę. Ale człowieku, słuchajcie, spójrz na moją twarz, spójrz na stary Murański. Dobrze, to jest to, awantura. Stara gangrena nie dostała ode mnie z partyzanta, bo no to ja zamknij tą pizdę. Pizdę to masz ty, kurwa. No, tak, obok siebie. Zgadza się. No obok ja siebie, po lewej. Słuchajcie, Murańskiemu mówiłem 5 razy. Nie róbmy tego face to face, bo podejdę i ci wyjebię. Przecież to wszystko słychać. Tam nie było żadnego partyzanta. Bomba mi ubliżył, dlatego dostał. Ty też mi ubliżyłeś. Ty szmato, tobie się nie da ubliżyć. Tobie się nie da ubliżyć, ty kurwo szmato. Ten ryj gruba. Jesteś zwykłym, niedojebanym zjebem. Dobrze. Który nie ma twarzy! Marcin Najman! Nie ma twarzy! Powiedział to dojebany człowiek, masz, kurwa! Masz. Dojebany Marcin Najman! Słuchaj, powiedz mi tak! Powiem. Dlaczego masz pizdę na twarzy, a dlaczego masz owłosioną? Dlaczego masz owłosioną? Dlaczego masz tą pizdę owłosioną? Ale ty masz pizdę owłosioną, kurwa! No obok siebie! No, siedzi się, obok mnie! No wszystko się to zgadza! Za gruba się tutaj ma. Ja się z nim kurwa. W pełni zgadzam! O Jezus, mam taką pizdę! Nie. To jest tak! Dostał liścia, coś się zawiesiło i chodzi mi pizdę owłosioną, pizdę owłosioną! Marcin, ty jeszcze raz potrzebujesz z drugiej strony, żeby się odwiesił! Czterech ochroniarzy nie dało rady ocalić go od tej lepy, którą dostał w karczycho. Zobaczcie sobie to spokojnie. Lepie, to jest u mnie na mediach społecznościowych.
To jest na zasadzie. Ale posłuchajcie, ale to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że ten człowiek bez twarzy musi po prostu dostać w pierdol i to tylko to się liczy. Marcin, opowiedziałeś o tym swoim wielkim ciosie, który miał rozpęd około 2,5 metra. Pokażmy to. Czy ty chcesz zrobić tego face to face'a jeszcze raz, kiedy Marcin już oberwał, czy nie chcesz? Ja mogę zrobić tego face to face. Marcin też chce. Tak, dawaj. Od razu. Ja miałem krzesło z tyłu, kurwa! To szmaty można tylko tak traktować. Ja miałem z tyłu krzesło, przyjrzyjcie się jeszcze raz. Mówię wam jeszcze raz. Pan spadł na mnie, ja Ale co ty tłumaczysz, ty debilu, jak ty w ogóle nie masz rozumu? Ale co ty porównujesz, dostanie kurwa tej listwy, a jakiś tam strzał w karczycho? Lizak, ty się nie boisz, że Marcin nie dojdzie do walki z tobą, jak tutaj się tyle dzieje, że jakaś kontuzja zaraz wpadnie? Nie, no myślę, że cios nie skontuzjuje Najmana, chociażby chciał. Okej. Brawo, Liza. Lizak powiedział... Za głupi jesteś, żeby to zrozumieć, ty debilu! Ale co podsłuchujesz, kurwa, chcesz za głupi jest. On się pyta, Kaniuckiego, co ma odpowiedzieć! Ja się za pytam, głupi jesteś, ty zadał, debilu, ja się pytam, żeby to zrozumieć! Pytanie zadał Lizak! Ale Lubacie, jakbyś miał twarz, a nie pizdę, to może by ktoś zrozumiał, ale dobrze? Ty pizdą gadasz! Ja nie słyszałem pytania, ty głupie, kurwa! Jezus, no kurwa, po tej listie... Ej, dobra, już wystarczy ciosa, weźcie go, wypierdolcie go już. Właśnie o to chodzi, na chuj ten przybłęda tu przyszedł. Przyszedł i drzemordę, nie? Wypierdalaj stąd przybłędy, przecież cię tu nikt nie chce. Niech wypierdala. Nikt cię tu nie chce, nikt cię tu... Ale o czym, nie... jakby mi nikt nie chciał, tu nie się... No nikt cię tu nie chce, rozumiesz? No, niech publika zdecyduje, czy cios out. Masz na harkany, na ryj, możesz iść. Kurwa, ty masz na harkany, grupa. Przypomnijmy, nie, no ty masz na że pierwszy na ryj, pojedynek to będzie szósta walka sobotniego wieczoru w Płocku, czyli Marcin Najman kontra Lizak. I ostatnio podczas programu Marcin Najman powiedział, że chce aneks do umowy, że nawet jeżeli będzie znokautowany, to ma zostać dopuszczony do walki z Adrianem Ciosem. Publika... Nie, chodziło o coś innego, stop! Że jeżeli walka nawet z Lizakiem zakończyłaby się innym werdyktem niż moja wygrana lub przegrana na punkty, to że mam mieć możliwość wyjścia do tej pizdy. Tak, tak. Ma możliwość wyjścia do tej walki, tak. Nie do tej walki, tylko do tej walki. Pizdy, mówię. To ja do pizdy muszę wychodzić, no, kurwa. No tak, no ty nie masz daleko, masz na twarzy. No mam tu blisko, nie masz daleko, kurwa, do twarzy. Widzę tutaj pizdę. No kurwa, po tym liściu dalej widzę, nie doszedł do siebie, kurwa. Publika, czy wy chcecie, żeby na 100% Marcin Najman stoczył dwie walki w sobotę? Bardzo dobrze. Natomiast Remi, tutaj coś krzyczałeś do mikrofonu, kiedy panowie się wykucali ze sobą. No jo, że przyszedł, kurwa, i drze mordę ogólnie, niech wypierdala, nie? No, ale to jest, ale nie, no, brawo! Nie, no teraz to jest, kurwa... Tym bardziej, że już ma mordę harcha, no może iść, wszystko już załatwione. Ja brawo ci przybiłem, Marcin, kurwa, ostatnio. Szczerze, obiektywnie, jakby mega tutaj szanuję. Szczerze, przecież tego słowa nie znasz, ty debilu, ty tego słowa nie znasz. Nie, że kurwa, no ja teraz chcę powiedzieć, zdanie. Chwilę, kurwa, no. Mów, Adrian. No nie, po prostu chodzi mi o to, że ja przyszedłem, on tak samo się do mnie rzuca. No mamy drzesz mordę, stary, kurwa, nie? A, czyli nie? Tylko jadę tutaj. No drzesz mordę, wypierdalam. Ale Jezus, kurwa... Dobra, napiłeś się energetyka, to idź. Napiłeś się energetyka, wypierdalaj. Ale o czym ty mówisz, kurwa, grubasie? Ja tylko... Koalicja się zrobiła tu straszna. Przeciwko... Jaka koalicja, człowieku? No przecież to jest patentowany zjeb. No. O Jezus, kurwa, Marcin dostał listę. Jaka jak będzie chodzić? Ta koalicja, ja jestem sam, mam wyjebane, ja jestem sam, nie? To chodzi, tu nikt nie potrzebuje żadnej koalicji. Na takiego, kurwa, lumpa, no przestań, przecież to jest Włóczęga. Jego nawet nie dopuścili na początek konferencji. Ale musiał Włóczęga przyjść, nie po poprosić o wejście, no ale już, kurwa, został ocharchany, może wypierdalać. Ale wytłumaczyli ci, po co nie dopuścili, kurwa, Marcin, przygłupie. Natomiast ja przypominam wszystkim zawodnikom, że mamy tutaj nasze czerwone grzybki. Jeszcze raz co? Panowie, podejdźmy jak najbliżej. Dawaj do nich, Albert. Będą dymy. Zapraszam. Nie. Nie jak zrobimy face to face'a, rozumiem, tak? A kto ma rację w twoim odczuciu w tym konflikcie między chłopakami? No chłopaki czują się jak w cyrku, wiesz, wszyscy się bawią. Ale ja uważasz, Albert, że to było w porządku, że podchodzić? Pokazałem ci filmiki, szmata, jak on walił z partyzanta. Nie, uważasz? Nie, pod tym względem było naprawdę to poniżej pasa. Marcin jako cesarz, dorosły facet, podchodzi normalnie, chce zrobić fajny show face to face, nie wypada takiemu gówniarzowi, uderzy go prosto w twarz, nie, bez partyzanta. Przecież, ale brawo, na tym rozmawialiśmy, Albert!
Tu nie chodzi o to, żeby ktoś zakryć... Ale chwila! Obiektywne ocenienie sytuacji. Jezus, jak przyszła obiektywny? Taka pizda, która nic nie znaczy, którą ale... stworzyłem i którą teraz muszę wypierdolić z tego świata raz na zawsze. I nic więcej. Dobrze, ale Adrian mówi, że coś do Alberta rozmawiałeś, nie, no, tak? Ja rozumiem, Albert, jest, jakby mam do ciebie ogromny szacunek, bo jesteś ogromną postacią. I to jakby nikt nigdy ci tego nie zabierze, ale na backstage'u, jak rozmawialiśmy na ten temat przed chwilą, zapytałeś mnie, dlaczego tak, czy to było, nie do końca się z tym zgadzałeś. Pokazałem ci filmiki, dwa filmiki, w których to właśnie Neyman uderza, kurwa, innych, a ty powiedziesz, a w takim wypadku, no to jest okej. Okay. Nigdy nikogo nie uderzyłem z Partizanu. Tak, to prawda, że faktycznie mają niewyjaśnione sprawy i tutaj słyszeliśmy na tym roście, że była lewa albo prawa, nie wiem jak to wyglądało i faktycznie Adrian pokazał mi dwa filmiki, kiedy Marcin atakuje bombę i Murańskiego liściami pierwszy. No, ale nie pokazał ci... Bez ostrzeżenia, jak... bynajmniej tak to wyglądało w tekstu na YouTubie. Tak. No bo on to wyciął, bo to jest jebany manipulator. Pokazał, że on, wiesz, też tak wyglądała Lizak, sytuacja, odwrócę. To prawda. Pięć razy ostrzegałem. Nie róbmy face to face ze starą gangreną, bo podejdę i wyjebię mu w łeb. Przecież ja to mówiłem. Tam nie było żadnego ale kto cię słucha, kurwa? Bomba... Nigdy nie wierzy w to, co ty nie możesz słuchać, też... bo ty w ogóle jesteś zdeformowany. Ty nie masz twarzy, ty masz pizdę, więc ty nie możesz nic słuchać. Lizak. Ten mu znowu tłumaczy, ten kurwa nie rozumie. Nie, no. Nie, no kurwa nie rozumie jak mlaska. Jesteś głąbem, kurwa, jesteś głąbem kapuściany. Jesteś głąbem i nie rozumie. Nie każdy jest tak jak ty, kurwa, i nie porównuj wszystkich do siebie, przygłupie. Ja już chcę sobotę, chcę już tej walki, mam nadzieję, że do niej wyjdziesz. Już kurwa nie mogę patrzeć na ciebie, już kurwa chcę stąd po prostu iść i w sobotę cię przecież po prostu wszyscy ci tu mówią, wypierdalaj stąd. Po ale ja jeszcze siedzisz. Czekam, co masz mądrego do powiedzenia, bo najwięcej masz do powiedzenia. Wypierdalaj, kurwa, jeszcze Albert nawet nie masz swojego miejsca, kurwa. Jeszcze Albert jak Stolika, no. Adrian, tak całkiem serio, sądzisz, że dojdzie do twojej walki z Marcinem? Jakbyś miał tak powiedzieć procentowo, na ile procent sądzisz, że Marcin wyjdzie do tego pojedynku? Do roastu dawałem małe szanse. Po roaście uważam, że w końcu udało się Marcina na tyle zrestartować, że wyjdzie do drugiego pojedynku. No już bardziej go nie mogę zmotywować. Nie, ja uważam, że wyjdzie wszystkim na dobre to i myślę, że ten Marcinowi podziękuje mi kiedyś za to. Istnieje taka szansa, Marcin? Nie, no nie słuchajcie, debila. To jest głąbka puściany, nie ma co komentować. Poza debil, tym, który z tobą wygrywa. Poza tym w ogóle naprawdę szkoda czasu. No. Ja nie chcę się powtarzać, no ale tutaj przecież dorośli panowie powiedzieli, no wypierdalaj stąd, no, po co ty tu siedzisz? Co ty, ale o co kurwa ty nie będziesz? To gówno, kurwa! Co ty gówno, mówię kurwa. Wypierdalaj, to wypierdalaj. Gówno tu siedzi, kurwa. Marcin, a podasz mu rękę po walce? Nigdy w życiu. Nie, ja tak samo. Nigdy w życiu. Nie ma takiej możliwości. Ja podałem lewą ostatnio, źle złapał. Tobie podawali, ty kurwa debile. Marcin zapomniał, że cię rękę, nie głowę podaje. Natomiast Lizak, bardzo mi się podobało, jak ty za każdym razem, kiedy dochodziło do bójki na roście, wycofywałeś się od razu uciekać w drugą stronę i krzyczałeś, że nie chcesz mieć kontuzji. Nie, no to by było mega głupie, wiesz, jakbym teraz wypadł. A tam było blisko, bo Marcin Neyman w pewnym momencie chwycił za stolik szklany. Tak, tak. Ale no. Nie dał rady udźwignąć, całe szczęście, kurwa, nie rzucił. Bo Marcin dźwiga całe freak fighty na swoich ja ramionach. Dźwigam całe freak fighty, ty debilu, kurwa, nie. Debilu, kurwa. No to tak udźwignąłeś, że cesarz listwę dostał. No, kurwa, w grubę w ogóle. Nikt cię ale udźwignąłeś. Ale zrozum to, że nikt cię nie słucha, kurwa, rozumiesz? Ale zróbcie normalnie tego face to face'a. No jak chcę zrobić, on pluje, kurwa, no głąb jeden. Kurwa, dostał listwę. Ale jak listwę, widzę taką pizdę zamiast twarzy, to taka moja naturalna reakcja. Neyman już ślinę zbiera. Marcin całego face to face'a ślinę zbiera. No idź, Adrian. Ty, kurwa. No i idź, Adrian. Tak zrobicie ale face-to-face. Kurwa, nie, jak nie, wypluję, nie, to co masz w mordzie, no kurwa. No, jak wypluję ten przygłup, to kurwa. Marcin, bo już ochrona jest mocno też podgrzana. Otwórz A, powiedział Adrian, a Marcin pokazał, może już nie ma. Dobrze, robimy face to face. Opluł go. To jest debil, kurwa, nie ma co, to jest, no patrzcie, z psychiatryka, o tak prowadzą z psychiatryku ludzi, kurwa, o tak, ci co plują. Weź spierdalaj, kurwa, co, spierdalaj, kurwa. No, odkleiło mu się, no debil. Dobra, koniec. No debil, kurwa, to jest, nie no, kurwa. Przepraszam wszystkich za tego liścia, bo naprawdę myślałem, że pomoże, a kurwa jeszcze gorzej. Marcin, już wyluzuj z tym, bo już widzisz, że ochrona jest też popluta przez ciebie, już dajmy spokój. Dobra, Marcin Lama Neyman. Na nic innego nie zasługujesz. Ogólnie, ja gdzieś słyszałem w kurwa. O Jezu, kurwa. Że taktyka Marcina na to, żeby Lizak go nie udusił, to głowę w lubrykancie wysmarować, więc też uważajcie, żeby sędzia dobrze sprawdził. Wypowiedź właśnie, brawo! Brawo! Wypierdalaj! 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 Wypierdalaj!
Wypierdala! O Jezus, kurwa, debil się odpalił. Adrian, dobrze. A tak poważnie, to jak ty się czujesz jako taki antybohater? A czy wiesz co, ja jestem przyzwyczajony do tego, mam to gdzieś, robię swoje, wiesz, jakby dostałem walkę z tym przygłupem, zasłużył na Litwę, to ją dostał, a kto ma to weryfikować, to na pewno nie ja, czy kurwa nie ten przygłup. I czas pokaże. Ja wiem, że tutaj jeszcze jedna osoba się czai na Adriana Ciosa, ale nie wiem, czy mogę mówić jeszcze, czy już nie. Nic nie wiemy. No, Zibi, zapraszamy! Zbigniew Bartman, zapraszamy! Reprezentant Polski w siatkówce, ostatnio zawodnik, który pokonał Tylko Tomka proszę, Hajtę. Nie przerywaj mi, dobra, nie wydzieraj się. Daj mi powiedzieć, dobra? Generalnie ja nie miałem pojęcia, kim ty w ogóle jesteś, dopóki żeś nie zadzwonił, gdzie mieliśmy spotkanie w gronie sportowym przed meczem z Wyspami Owczymi. I dzwonisz i tu do mnie się jakoś burzy, że ty ze mną walkę chcesz. Że zapraszasz mnie na następną galę. Ja nie miałem pojęcia, kim ty jesteś. Sprawdziłem, zobaczyłem pierwszą konferencję, jakże się przykleił do, za przeproszeniem, dupy lizaka jak rzep. Nie dałeś mu dojść do głosu na konferencji. Wydzielałeś mordę. Zachowywałeś się jak taki rozwydrzony bachor, który szuka atencji. Jedynym sposobem znalezienia atencji to jest darcie papy. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, tu wszyscy są przeciwko tobie, bo zachowujesz się po prostu jak jakiś kurwa bękart. Także chłopie, opanuj emocje, uspokój się, dlatego wykonałem telefon podczas ostatniego roastu. Chciałeś walki? Dostaniesz, bo ktoś ci musi dać lepę wychowawczą, wychowawczy w pierdol, żebyś się nauczył i zrozumiał, jak należy się zachowywać w towarzystwie. Ja chcę jedną... Ja jeszcze nie skończyłem, żebyś się nauczył zachowywać w towarzystwie, bo żeś się tego nie nauczył. I Marcin mówi, że masz pizdę owłosioną na twarzy. Wiesz dlaczego tak mówi? Bo gdybyś się ogolił, to byś miał pussy face, a pod tym zarostem kryjesz swoje... Niedojrzałość, chcesz sobie dodać dojrzałości. Dałeś przykład siebie, jeżeli chodzi o brak zarostu, pussy face. Dwa, jeżeli no ja nie muszę mieć zarost, żeby być męski. No kurwa. Znaczy ja powiem ci tak, jakby jako sportowca, szacun, bo naprawdę wiele osiągnięć, tego nie można ci zabrać. Wchodząc w świat freaków, byłeś świadomy tego, co cię czeka, albo nie do końca byłeś. Zacząłeś od tego, że nazywałeś gronem sportowców Marcina Najmana, po czym popierałeś go, kurwa, gościa, który przychodzi, pluje, sportowiec. Więc Zbysiu, pomyliłeś pewne sobie kwestie w tym przypadku. Jeśli chodzi o zaproponowanie walki, ja dostałem takie informacje, że ty byłbyś chętny zawalczyć ze mną, więc ja zadzwoniłem, a że wtedy sobie gdzieś chlapnąłem, mówię, no to Zbychu, możemy się napierdalać. I cieszę się, że tu jesteś, bo chciałbym się z tobą zmierzyć, to jest świat freaków. I ty tu nie będziesz traktowany, wiesz, bo jesteś siatkarzem reprezentacji Polski. Nie, jesteś freakiem teraz i chuj mnie to obchodzi, mogę z tobą walczyć i tyle. Wiesz co, jesteś lekko w błędzie, bo jakby moja umowa z federacją była taka, że ja się będę bił tylko z byłymi sportowcami, że żadnych patodebili jak ty nie będę brał, ale chłopie, no jak to, co zobaczyłem, to mnie tak wkurwiłeś przed telewizorem, oj, Zbyś, że mówię, no zrobię dla ciebie wyjątek, bo ktoś musi ci dać wychowawczy w pierdol. Bubyka, czy chcecie face to face? Ej, Cios, to ty dzwoniłeś najebany tam do studia? Cios dzwonił najebany i dostanie w pierdol za to teraz. Zajebie z partyzanta? Nie, z partyzanta. Marcin wie, za co dostał. Uderzył pana Jacka z partyzanta, uderzył bombę z partyzanta nie bije. Uważaj za sportowca, jesteś w świecie freaków, chcesz się sprawdzić i to wszystko. No to sprawdzisz się i mam nadzieję, że się czegoś nauczysz. Bo widać, ewidentnie wychowania zabrakło, no. W tym świecie, Zbychu, to ja ciebie mogę dużo nauczyć, więc zapraszam, witamy w naszym królestwie. No na pewno nie twoim, cesarz siedzi tam. Ale tylko... jaki cesarz? Plujący gość, który kurwa udaje lamę, bo dostał liścia. Zbysiu! Chłopie, nie ty jesteś tu, żeby decydować, ale kto jest cesarzem. No także. No ty też, Zbysiu, nie jesteś, żeby decydować, kto jest cesarzem, a tym bardziej, że jest to Marcin Najman. No, ja nie decyduję, ja po prostu mówię. Uznaję. Ale publiczność za to zdecydowała, kto jest największą pizdą. Ale łapa do góry, jak chcesz coś powiedzieć, bo teraz... Brawo, publiczność! Ojej. Ja chętnie z tobą zmierzę i mam nadzieję, że przyjmujesz ten pojedynek, no, tą walkę. Się. Widzimy się. Okej. Okay. To był pierwszy panel dzisiejszej. Zgadza się, a ona tym częściej w górę i w dół.